arms of King Green these days, holding on to everything. It's hard to draw the line, and I'm hiding in this empty space. What you got? Witam z tej strony T-Serio. To jest drugi odcinek z serii Battlefield 3 Nauka Latania. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam system odblokowań i zdobywania medali związanych z lataniem, skuteczną taktykę na niszczenie helikopterów, podstawy dotyczące śledzenia wrogiego samolotu, walkę z pojazdami naziemnymi i ich czułe punkty, wykorzystywanie terenu przez pilota, czyli gubienie rakiet wystrzelonych ze stringerki i javelina bez korzystania z flar. No dobra, więc zacznijmy od systemu dodatków. Tak jak tutaj będą Wam się sekwencyjnie dodatki pojawiały, taki wy odblokowujecie, pod spodem są pokazane punkty. Ja tylko z grubsza wytłumaczę, ponieważ nie starczyłoby w filmiku gdybym miał każdego opisywać w innym filmiku, to zrobię. Więc tak, flary dostajecie na samym początku, nic nie musicie robić, żeby je odblokować, służą do gubienia rakiet. Rakiety powietrze-powietrze służą do zestrzeliwania innych samolotów. Niewidzialność to służy do znikania z radaru, że po prostu inne pojazdy powietrzne nie widzą nas na radarze. Lepsza taśma przyspiesza strzał z działka, skaner ogolicy zaznacza najbliższe pojazdy widoczne w okolicy. Rakiety FFR służą do niszczenia pojazdów pancernych. Już wcześniej o nich mówiłem, że są dodatkiem, który ja Wam sugeruję. Radar tak samo, czyli widzimy po prostu pojazdy znajdujące się w powietrzu, które są w odległości bodajże 600 metrów od nas, zaznaczają się na czerwono i na radarze są widoczne też na czerwono, radar terenu. Słaby dodatek, po prostu coś na zasadzie radaru, tylko że pokazuje również wysokość gór i takich tam. Gaśnica służy do gaszenia samolotu, jeżeli już mamy poniżej 35% HP i mamy znowu szansę wtedy na odnowienie samolotu. Naprawa służy do szybciej wtedy pojazd się naprawa, jeżeli mamy ten dodatek wybrany, rakieta kierowana powietrze-ziemia. Jest to najgorszy dodatek według mnie, jeżeli chodzi o bronię, ponieważ trudno się z tym lata i jest mało skuteczny, ponieważ dwie rakiety na każdy pojazd, czasami nawet trzy, zależy gdzie się trafi. Skan wiązką jest dobry tylko dla tych, co chcą wykorzystać z rakiet powietrze-powietrze, ponieważ wtedy będzie o wiele łatwiej trafić ludzi, którzy korzystają z flar. No i zakłócacz ECM to chmura dymu, która umożliwia namierzanie samolotu. Co każde 30, jak odblokujecie wszystko, dostajecie jedną gwiazdkę i co każde 35 tysięcy dostajecie kolejną. Więc tak, jeżeli chodzi o dobrą taktykę na zestrzelenie helikoptera, to najlepiej jest go, to jeżeli upatrzymy już sobie taki cel, jest mieć go naprzeciw siebie, na wprost znaczy się, zacząć do niego strzelać, on zacznie wtedy namierzać, jeżeli nie będzie miał pilota, to spokojnie wtedy możemy przelecieć pod nim i zacząć lecieć do góry, by potem za pomocą manewru pikowania po prostu zabrać mu już resztkę HP, którą mu wtedy zostawiliśmy i go zniszczyć. Trzeba pamiętać również, że w helikopterze może być strzelec. Tam na rysunkach był poziom widoczności strzelca był pokazany na żółty kolor. I że na przykład przylatując pod helikopterem też może nas zastrzelić, jeżeli trafi w kokpit. Lub zabrać kilka HP, jeżeli będzie miał po prostu mniej szczęścia. Po prostu jest to prawdopodobne. Jeżeli będziemy lecieć w dół, już pikować na helikopter, ważne jest to, aby nacisnąć Q, ponieważ o wiele nam to ułatwi, bo helikopter będzie mało widoczny z dużej wysokości. Więc jeżeli chodzi o podstawy siadania na ogonie, jeżeli chcecie ogarnąć manewry, które przedstawię w następnym odcinku, musicie poćwiczyć śledzenie samolotu z różnych perspektyw, zarówno kokpitu, jak i całego samolotu. No i powoli musicie zacząć przewidywać ruchy, które może wykonać wrogi samolot, ponieważ te manewry przedstawione w kolejnych odcinkach będą coraz trudniejsze i będą robiły z Was coraz skuteczniejszych pilotów. Jeżeli chodzi o czułe punkty pojazdów pancernych, to są one rozmieszczone na pojazdach, tak jak na rysunku, zieloną kreską.
O, mianowicie w przypadku pancernych wozów piechoty jest to tył, jeżeli chodzi o czołg, jest to góra i kawałek od tyłu, gdzie jest odsłonięty, gdzie od silnika dzieli nas tylko metalowa blacha. O, w niszczycielach czołgu jest to góra i tył. O, w pojazdach przeciwlotniczych jest to góra i też tył. Z tym, że pojazdy przeciwlotnicze mają bardzo dużą odporność na rakiety FFR i na działko samolotu. Jeżeli chodzi o działo samobieżne, to działo samobieżne praktycznie nie ma jakichś pancernych punktów, jest bardzo łatwe do zniszczenia, gdziekolwiek strzelamy. Jeżeli chodzi o bojowy wóz piechoty, to jego czułym punktem jest góra, tył i takich na rysunku widoczne. Większość takich pancernych wozów jest tylko z przodu bardziej opancerzona, także musimy po prostu strzelać w tył pojazdu, żeby zadać większe obrażenia. Jeżeli chodzi o BWP transportowe, czyli po prostu jeepy i takie różne, to one też nie mają żadnych opancerzonych punktów, jest je bardzo łatwo zniszczyć. A taka ciekawostka dla wszystkich szturmowców, i w ogóle dla wszystkich, jeżeli rzucicie granatem pod jeepa, pod miejsce pasażera, albo pod miejsce tego, którego strzela z działka, to zabijecie tą osobę i po prostu nie będziecie musieli rozwalać jeepa, żeby pozbyć się z niego strzelca. Przechodząc już do ostatniego punktu, do gubienia rakiet wystrzelonych z Javelina i Stringerki, ważną informacją dla Was jest to, że rakieta wystrzelona ze Stringerki pierw uzyskuje pułap, czyli wysokość taką jaką Wy, i dopiero potem za Wami leci, więc jeżeli gramy na takiej mapie, która pozwala nam zgubić tą rakietę, czyli na przykład lecieć nisko i przemknąć tylko pomiędzy jakimiś tam hangarami, czy na przykład schować się za górę, to po prostu możemy jej się pozbyć bez używania flar, tak? Bo ona pierw osiągnie nasz pułap i dopiero potem będzie leciała za nami, czyli jeżeli schowamy się za górę, tak jak to zostało ukazane na rysunku, to po prostu rakieta uderzy w tą górę. Trudniejsza kwestia, jeżeli chodzi o gubienie rakiet, są to rakiety wystrzelone z Javelina, ponieważ rakiety wystrzelone z Javelina pierw lecą bardzo wysoko i dopiero potem spadają na cel. O, rakiety wystrzelone z Javelina, jeżeli lecimy samolotem, jest bardzo trudno zgubić. O, to dopiero już jest dla takich bardzo zaawansowanych pilotów. Na przykład, jak jest takie miejsce, które teraz Wam zaraz pokażę na mapie kanał La Manche, po prostu taki hangar, w którym możemy przelecieć, to po prostu jeżeli wiemy, że rakieta już się zbliża, możemy sprawdzać to za pomocą prawego przycisku myszy i jeżeli jesteśmy z widoku z kokpitu, to po prostu to widać i jeżeli widzimy, że rakieta już jest w odległości mniej więcej 100 metrów, chowamy się do hangaru i rakieta zamiast w nas wali w hangar. I my jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się przeżyć rakietę z Javelina. Dużo łatwiejsza sytuacja jest, jeżeli chodzi o helikoptery, tak? Bo takim helikopterem możemy tam stać cały czas w tym hangarze. A więc to na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek. W następnym odcinku przedstawię Wam już takie bardziej zaawansowane manewry, jeżeli chodzi o walkę powietrze-powietrze z innym samolotem. Bardzo Was proszę, żebyście poćwiczyli takie manewry, jak ja dzisiaj tam Wam tak tylko jako migawkę pokazałem, żebyście po prostu śledzili inne samoloty i starali się przewidywać ich ruchy. No bo w następnym odcinku już zaczniemy z grubiej rury robić z Was takich porządnych pilotów, jeżeli chodzi o walkę powietrza-powietrze z innymi samolotami. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do usłyszenia za 2-3 dni. Cześć! Time's alive.